Do wydania książki nie wystarczy sam pisarz. Oprócz niego są redaktorzy, korektorzy, pracownicy drukarni czy wreszcie dystrybutorzy. Zazwyczaj przygotowaniem książki w imieniu autora zajmują się wydawnictwa. Zazwyczaj, bo są wyjątki. Jakie? O tym w materiale Pawła Jędrusika. Polskie Stowarzyszenie Autorów Niezależnych Samowydawcy zrzesza już kilkadziesiąt osób. To pisarze, którzy postanowili, że nie będą korzystać z usług wydawnictwa. Powodów jest wiele. Tutaj autor ma absolutnie wpływ na każdy szczegół książki, która się ukaże. Od tego, jak wyglądać będzie okładka, jak będzie wykończona, jaki papier, jaka czcionka. No, każdy jeden szczegół jest trzymany w łapach, że tak powiem. I choć pracy jest wtedy o wiele więcej, to czasami się to opłaca. Jak mówią autorzy, nierzadko wydawca, który ponosi koszt druku, redakcji czy korekty, pobiera z okładkowej książki nawet 90-95% przychodów. Jednak gdy autor robi to sam, sam też musi zadbać o promocję i dystrybucję. Najtrudniejsze według mnie jest promowanie książki, bo to wymaga w zasadzie poświęcania codziennie x czasu na to, aby o tej książce mówić w internecie, aby o niej było głośno, aby ją reklamować, aby zachęcać czytelników. Tu z pomocą przychodzą głównie media społecznościowe czy targi książki w dużych miastach. Niektórzy z autorów zmagają się też z innymi problemami. Polityka dużych wydawnictw polega na tym, że przyjmuje się najpierw autorów, którzy są już znani. No, żeby ktoś był znany, to najpierw musi jakoś zaistnieć. Samodzielne wydawanie książek jest już popularne na przykład w Stanach Zjednoczonych. W Polsce dopiero raczkuje.